Witajcie rodacy, Wiedźmin 2, najbardziej znana polska gra, zrobiona za największe pieniądze i z udziałem kolosalnej liczby voice actorów. No i takich określeń, jaki to jest Wiedźmin, mógłbym trochę powymieniać. Tylko teraz nasuwa się pytanie, czy to wszystko współgra ze sobą i czy to jest po prostu dobra produkcja? Zapraszam do recenzji. Jako że Wiesiek to czysty RPG, więc jednym z najważniejszych aspektów to oczywiście sama fabuła. No i muszę wam powiedzieć, że już na samym początku, w prologu, dzieją się wielkie rzeczy. Napadamy na zamek, smoki nas atakują, podejmujemy moralne decyzje, no i cały główny zarys fabuły nam się rysuje. No a to wszystko jest zaledwie retrospekcją. Dodatkowo mamy uczucie, że uczestniczymy w filmie, bo akcja i widowiskowość pokazana jest jak w dobrym thrillerze. Potem oczywiście wszystko się stabilizuje i skupiamy się po prostu na samej fabule, w której my naprawdę uczestniczymy, a nie stoimy obok i patrzymy, jak się toczy. Wszystko, co mówimy, w jaki sposób wypowiemy, ma skutek w dalszej części przygody i jest to bardzo wyraźnie zaznaczone. Zresztą sam fakt, że Wiedźmin 2 ma aż 16 zakończeń, mówi samo za siebie. Tutaj trzeba czasami się mocno zastanowić, czy aby na pewno chcemy całą historię popchnąć w daną stronę. Dodatkowo przez całą grę odwiedzimy kilka co większych osad, które naprawdę tętnią życiem. Ludzie się przechadzają, rozmawiają o swoich sprawach, niektórzy rzucą do nas jakiś tekst, dzieci się bawią i tak dalej. A wszystko co mówią, czyli dialogi w grze, to kwintesencja tej produkcji, bo przecież całą historię trzeba odpowiednio przedstawić. Wiedźmin 2 jest w tym, no nie uwijając w bawełnę, mistrzem. Ogrom ludzi, jaki podkładali głos, jak i sam tekst, który wypowiadają, może przyprawić o zapadnięcie płuc z wrażenia. Wszystkich dialogów słucha się po prostu z przyjemnością i nie wieją nudą, dzięki czemu nie chcemy ich przewijać, a rozkuszujemy się słowami, które wypowiadają. Warto jeszcze wspomnieć, że NPC są naprawdę wulgarni, jednak przeklinają w taki majestatyczny sposób, aż miło się tego słucha. Zresztą posłuchajcie, jak to brzmi. Ty kurwisynu, chuju jebany! Pierdol się pojebie, chuj ci wrzyć! Matko jebza, księdożon zajebiec! Słyszysz, ryj ci rozkurwie! Oczywiście im więcej będziemy gawędożyć, tym więcej fabuły odkryjemy, ale i również możemy znaleźć jakiegoś pobocznego questa. W każdej wiosce również jest tablica z ogłoszeniami, na której są wywieszone różne misje, za które możemy się zabrać, co by odpocząć od głównego wątku fabularnego. Tutaj muszę przyznać, że te wszystkie zadania są naprawdę zacnie zrealizowane. Nie są to proste idź tam i wyrżnij bossa, po czym odbierz nagrodę, chociaż w zasadzie i takie się znajdą. Jednak przy zdecydowanej większości trzeba włożyć dużo więcej naszego wysiłku i czasu. Dodatkowo mamy możliwość w każdej takiej osadzie pograć w proste minigierki, jak na przykład siłowanie się na rękę, gdzie musimy utrzymać kursor myszki w odpowiednim polu, są gry w kości, czy nawet możemy wziąć udział w bojach w podziemnym kręgu, gdzie wojować będziemy po męsku na gołe pięści poprzez quick time eventy. No i doszliśmy do etapu, w którym trzeba powiedzieć trochę o samej walce. Na początku gry jest motyw, gdzie musimy sami sprostać kilku wrogom przy baliście. Tak swoją drogą, wiecie, że ona nigdy nie strzela w dwa razy w to samo miejsce? No jednak wróćmy do walki. Ja byłem po prostu w szoku. Myślałem, że jestem jakiś ułomny. Gdyby ktoś stał z boku, to pomyślałby, że pierwszy raz na oczy widzę grę wideo, bo poległem tam z 10 razy. A to przecież sam początek gry. Sama właśnie walka w prologu czy pierwszym akcie jest bardzo wymagająca. Później już jej poziom się zmniejsza, bo Geralt staje się potężniejszy. My się nauczyliśmy wojować, a wrogowie na szczęście nie levelują. Jednak warto tu zaznaczyć, że właśnie same potyczki z przeciwnikami są raczej mało podobne do RPGów, a bardziej przypominają grę akcji. Tutaj przed walką wypada wypić jakiś eliksir i dodatkowo posmarować jakimś olejem miecze, dzięki czemu będziemy mieli na przykład plus 30 do statów. Jednak nawet wtedy, gdy wyjdziemy w starcie z wrogami, najwięcej będzie cierpiała nasza spacja, bo tak naprawdę walka skupia się tylko na tym, by odciągnąć wrogów, by pojedynczo ich siekać, po czym właśnie dzięki spacji przeturlać się jak małpa, by uniknąć wrogiego ataku.
Dodatkowo mamy znaki, które wręcz koniecznie trzeba wykorzystywać w bitwach, bo bez nich jest jeszcze trudniej. Znaki te głównie polegają na magii, przykładowo możemy posłać kulę ognia, bądź ogłuszyć przeciwnika. Czasami właśnie owe ogłuszenie jest na tyle skuteczne, że po nim Geralt może jednym ciosem powalić nawet bardzo twardego przeciwnika, a w zamian jeszcze dostaniemy efektownego finishera. Mamy możliwość jeszcze stawiania pułapek, czy rzucać na siebie pewnego rodzaju ochronę. Co zastosujemy zależy od tego, w jaki sposób podchodzimy do walki, no i jak rozdysponowaliśmy punkt doświadczenia. No bo oczywiście co pewien czas levelujemy postać. Owe punkty expa możemy wykorzystać na drzewku umiejętności. Ja jako, że lubię walkę wręcz, więc olałem znaki i magię, a poszedłem w stronę wojownika i dodałem sobie na przykład plus 5 do obrażeń do miecza, plus 2% szansy na zabicie przeciwnika w jednym hicie, na efekty krytyczne, no i tak dalej. Dodatkowo niektóre umiejętności możemy jeszcze bardziej udoskonalać dzięki mutagenom, które znajdujemy w świecie gry. Oczywiście nie tylko na owe skille, ale również na miecze czy zbroje możemy nakładać magiczne przedmioty, czy to zarówno na krótki okres czasu, czy na stałe. Jednak chyba nawet nie trzeba tego mówić, bo każdy szanujący RPG ma właśnie tego rodzaju rzeczy wbudowane w grę. Warto jeszcze powiedzieć, że silnik, jaki studio CD Projekt stworzyło, to naprawdę majstersztyk. Świat, który zwiedzamy, jest naprawdę obfity w miłe dla oka detale, HDR-y, efekty cząsteczkowe, ognia, elektryczności są naprawdę ładne. Animowane przerywniki filmowe również dodają smaczku, no i oczywiście wypadałoby wspomnieć o scenach erotycznych. W końcu to gra od 18 lat. W grze Geralt może się hędożyć praktycznie z wszystkimi paniami, jednak może wybrać jedną i być jej wierny. Wszystko i tak na końcu opowieści będzie miało mniejsze bądź większe znaczenie. Jednak w takim razie, czy jest to gra idealna? Otóż tak dobrze to nie ma, niestety. Na pierwszy ogień pójdzie ograniczenie naszego ekwipunku. Geralt może nosić wyznaczoną jego ilość. Niby wszystko ok, jednak problem polega na tym, że już w połowie pierwszego aktu bardzo uważnie musimy dobierać, co chcemy mieć przy sobie, bo stajemy się przeciążeni. Nie mamy możliwości przechowywania naszych rzeczy w jakichś skrzyniach. Jest to bardzo frustrujące, bo musimy wywalać sporo ważące surowce, a potem gdy chcemy wykonać jakieś runo, no to nie mamy owych itemów. Druga rzecz to drobne błędy techniczne, a zdecydowanie drobnym błędem nie jest na przykład zawieszające się AI, gdy na przykład prowadzi nas do wyznaczonego punktu i żadna wtedy ich siła nie ruszy. Wiele osób również skarży się na samą walkę, no i wcale się nie dziwię, bo tutaj trzeba skakać jak małpa Geraltem, a to raczej w RPG-u nie o to chodzi. Mi to osobiście nie przeszkadza, aczkolwiek trudność walk jest pewną niedogodnością. Ostatnią rzeczą, która średnio mi się podoba, to mimika postaci twarzy, która jest lekko zardzewiała. Jak ruchy ust mniej więcej pasują, to cała reszta mięśni twarzy bardziej przypomina skałę niż ludzką mimikę. Reasumując, mamy genialnie opowiedzianą historię, wybory moralne, 16 zakończeń, cała fabuła, jak i misje poboczne to gratka dla prawdziwych fanów RPG-ów. Wszystkie postacie, które spotkamy, zapadają w pamięć dzięki swojemu unikalnemu, staropolskiemu stylowi wypowiadania się, a ogrom voice aktorów, którzy podkładali głosy pod NPC, zaskakuje. Piękna grafika czasami naprawdę imponuje, mięsiste przekleństwa, humor, długość rozgrywki, no i cała reszta jednak współgra ze sobą niesamowicie. A do minusów zaliczyć można w zasadzie walkę, która nie wszystkim może się spodobać dzięki swojej arcade'owości, no i niekiedy doświadczymy drobnych błędów technicznych. Tak więc Wiedźmin 2 dostaje od nas ocenę 8,5. No i tym optymistycznym akcentem zakończymy program. Trzymajcie się, cześć.